Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 35. odcinku z serii Battlefleet Gothic Armada 2 na moim kanale i w dzisiejszym odcinku i lecimy tak, tu będzie bitwa, to na pewno, Spire, naprawmy jego flotę, trochę nas to kosztowało, ale cóż. Te floty muszą być w gotowości, czy się to komuś podoba, czy nie. Dobra, kończymy turę. I teraz tak, tyranidzi wpadają do Belli z Korona. I my tam ich musimy wyprzeć, stamtąd. Dawać ich tu. Dobra, co tu mamy w... Dobrze, wszystko idzie do ataku. Świetnie. Dobra. I teraz tak, co my teraz potrzebujemy? Teraz potrzebujemy... Tych chcę pod jedynką, bo to jest flota obronna. Space Marinesów chcemy pod dwójką. Wszyscy auto-engagement i lecimy. For where we are needed. Ruszać się! Lecimy! Dobra, jest bonusowy cel, który można by zrobić. To musiałbym się pospieszyć. Engines engaged. Repositioning. Dobra, lećcie. A flota obronna niech się zajmie wrogiem. Może uda się zająć tamtą pozycję, no to wiadomo, wtedy więcej renomy i tak dalej, bla 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 bla. A nam renoma będzie ostatecznie dosyć potrzebna. We serve. Ship ready. Changing course. A ta muzyka jest dobra. No, muzyka jest świetna. Dobra, tam widzę, że zaczynamy, że chyba wymanewrowaliśmy tyranidów. Ja ich nigdzie nie słyszę, to jest najgorsze. O! Dobra, wciągnąć wszystkich tyranidów w walkę. To jest teraz nasz cel. Wszystkich ich musimy wciągnąć w walkę. Tak, żeby... O... Tyranidzi nie zainteresowali się tą bareczką, która tutaj sobie leci. Zdesantować się im na łeb. I w tej turze... Dokończymy budowę tej floty, która... Leci na Bellis Corona. Nie na Bellis Corona. Na Nemesis Tessera. Fuck! Engaging engines! We stand ready! Your orders? Ognia! I am listening. Enemy in sight. Enemy in sight. Tech Marines, calm the machine spirits. Dobra. Starhawks loaded and sent. That is impossible. Lightning strike successful.
crews, report success. Dobrze, świetnie. Assault crews, report success. Plasma bomb. Ładować nowa kanon. Ship ready. Drugi nowa kanon. Give us purpose. Fire. Initiate Thunderhawk bombardment. Starhawks loaded and sent. Show us the enemy. Full speed. Ahead. All servitors and tech marines begin repairs. We serve. Coś chyba tyranidą mnie pykło. Dobrze! Where shall we strike? Initiate Thunderhawk bombardment. Dawajcie, dawajcie, Tech Marines, Space Marines. Standard speed engaged. Dobrze, świetnie. Coordinates acknowledged. Fuck. Dobra, przelećmy przez tą chmurę gazu. Course engaged. Dobrze, zająć tą pozycję natychmiast! Underway. Ładować nowa kanon! Fire! Dobrze, świetnie, wspaniałe zwycięstwo. O! Jak wspaniale, niech się tłuką. Oj, to jest mniej wspaniałe. To jest zdecydowanie niewspaniałe. Odwrót! Dobra, teraz tak. Spire. 600, 800. Dobra, Spire, cofaj się, bo ty nie da żadnej tego mi utrzymać. Dobra, teraz tak, teraz flota z Bellis Corona. Dobrze, wy na Bellis Corona i stacjonować tu. Nie ważcie się stąd ruszyć. Wy lecicie dalej i wy się spotykacie w Nemesis Tessera i stąd będziecie się zaraz potem zabierać. Wy tutaj... Pokażcie mi tutaj... Aha, dobra. Kadia nie jest w stanie w tym momencie niczego wam wybudować, prawda? Nie! Kadia może! Kadia stand! Wywalmy tego Overlorda i weźmy
Marsa zamiast tego. Świetnie. I teraz ta flota leci raz, dwa, trzy. I ta flota niech stacjonuje tutaj. Dobrze, to jest druga gotycka flota bojowa, ekstra. Pierwsza jest tu, druga jest tu, trzecia poleci bronić mi Agrypiny. Bo tu są jakieś żałosne resztki. Dobra, niech będzie. Teraz pokażcie mi, czy ja tu jestem w stanie wykupić coś. Nie, nie jestem w stanie. 12 gotycki Battle Group. Dobrze, niech 12 gotycki Battle Group leci tutaj. I to będzie flota obronna również dla Agrypiny. Co jest tu? Tu jest złom, syf i w ogóle źle. Dlatego tu musimy zrobić tak. Czy Spire może wziąć coś do swojej floty jeszcze? Ho! Nie może. Żal i ból. Dominatora? Nie może. Żal i ból po raz drugi. Żal i ból po raz drugi. Admech, no Admech musiałby mieć jeszcze jednego dyktatora, co najmniej. Dwa dyktatory, nie ma opcji na dwa, ale jednego możemy wziąć. Niech mają. Niech mają. I zrobimy tak, weźmiemy tutaj dyktatora, wrzucimy. I pokażcie mi teraz tą flotę. O! Prawda Malkadora, jak to pięknie brzmi. To bierzemy. I to będzie nasz flagship teraz. Dlaczego to pięknie brzmi? Bo Malkador jest wielkim bohaterem Imperium. Malkador the Sigilite. Wpiszcie sobie w angielską Wikipedię dla Warcrafta 40. I teraz tak, teraz tego Gotika bym wywalił. A zamiast tego wziąłbym dyktatora. I tu mamy już trochę lepszą siłę floty. Rozwijmy tego Forge Worlda i my go ufortyfikujemy. Dobra, kończymy turę. Dobra, i teraz tak. Ta flota leci dalej i skacze tutaj.
i jeszcze leci dalej i skacze mi na Agrypinę. I tu chcemy teraz Malin's Reach. Wybudujcie tutaj Marsa. My go tu chcemy. My tu chcemy tego Marsa. I teraz robimy tak. Teraz idziemy tutaj do Nemesis Tessera. Bo tu jest flota. Tu jest flota uderzeniowa. Ta flota mnie nie interesuje. Ale tu jest flotka, którą chciałbym, żeby poleciała na Kadię. I z Kadii chciałbym, żeby polecieli dalej. Żeby spotkali się tutaj z tymi dwiema flotami supportowymi. To są niewielkie oddziały, muszę przyznać, bardzo niewielkie. To jest idiotyzm, że nie mogę transferować tego statku z tej floty tu, to jest takie głupie. Ale... ale mogę wziąć tego Vanguarda. Ja mam plan. Dobra, dobra. Tu mamy 1200 siłę naszej floty. A co mamy tu? No tu jest 800. Tu jest najgorsze, że... nie, dobra, odwołajmy tą inwazję, bo tego bym już wtedy nie wytrzymał. I musimy teraz odbić połączenie między Agrypiną a Bellis Corona. Mhm. Tak, dokładnie. I jak to zrobimy, to wtedy zbierzemy siły uderzeniowe i wyprzemy wtedy stąd chaotytów. Także całe Bellis Corona będzie pod moją kontrolą. Oho, ale żeby to zrobić, najpierw musimy tu się rozprawić z tyranidami. A żeby rozprawić się z tyranidami, to ta flota musi zostać rozbudowana, żeby w razie czego mogła bronić nas, kiedy Spire będzie walczył z tyranidami. To jest plan. Plany w planach w planach. Cinczarze widzę, napierdzielają się ostro i tu jest rozdupcz na maksa. Jubal, tak? O, tu może być ciekawie. Okej. Dobra, i teraz tak. Teraz ta flota. Kolejny okręt. Agrypina nie jest jeszcze w stanie nam rzucić nic więcej poza Marsem. A Avenger byłby w tym momencie bardzo przydatny. Dlatego zrobimy tak. Weźmiemy tą flotę. I ta flota uda się tutaj, na Sharlax. Na Sarlax, jakkolwiek to zwał. Spire również się tutaj uda. Ta flota uda mi się tu. Tutaj wzmocnimy nasze siły w ten sposób.
postawimy działa, wieżyczki. Znaczy działa i miny postawimy. Stąd lecicie tutaj. Jeszcze nie ma kogo wziąć, więc lecicie dalej na Agrippinę. I kończymy turę. Dobra, i teraz naszym zadaniem jest wzmocnić tą flotę, która ma bronić Agrippiny i otworzyć przejście między Agrippiną a Bellis Corona. Tak, żeby można spokojnie przerzucać jednostki w jedną i w drugą stronę. Dobrze, tutaj Agrippina powinna być w stanie dostarczyć mi teraz Avengera. Dokładnie tak, i Avenger wchodzi do tej floty. I Avenger będzie okrętem flagowym. Dobrze, świetnie. Wracamy. Dobrze, ta flota Admechu powoli będzie sobie zmierzała dalej. Te dwa Strike Cruisery chciałbym zmerdżować w jedną flotę. Właśnie, flagship cannot be transferred. Dlatego my to zrobimy teraz tak. Zrobimy tak. Ten Vanguard będzie lekkim statkiem. I teraz tak, ten Vanguard będzie... Zepsułem, ale dobra, zaraz to naprawię. I teraz robimy tak. Ten Vanguard... Zrobimy teraz tak. Ten statek... Chwila, ale ja nie mówię, że to... Dobra, o. Teraz zbieramy statki. Teraz tak, ty idziesz tu, bo was chcę mieć razem. Ewentualnie was chcę mieć... Na razie was chcę mieć tak. Dobra, i teraz idziemy tak, z powrotem do przeglądu sektora. Ty... Ten maleńki Vanguard, ty będziesz... Nie będziesz, bo nie mamy lidera. Kurwcze, no. Czyli musimy poczekać jeszcze jedną turę, żeby zrobić to, co ja chcę. Ale okej, dobra. Tymczasem Spire... Leci tu, raz... I dwa. I tą bitwę będziemy toczyć dopiero w następnym odcinku, bo będzie ona prawdopodobnie dosyć długa i krwawa, a odcinek robi się bardzo długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o polecaniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Gothic Armady, gdzie Spire zaatakuje tutaj i otworzy nam przejście do Bellis Corona.
Nasze floty tymczasem będą stacjonowały tu i powoli floty uderzeniowe będą się zbierały w Obsidian Deeps, żeby uderzyć na Himalomas i całkowicie otworzyć nam drogę na sektor Meduza, ale wtedy też rozpoczniemy kontrofensywę tutaj, na sektor Chinchara. Żeby stąd pozbyć się Nekronów. Mimo, że mają oni tutaj gigantyczne siły. Ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.